dają nam sporo informacji na temat tego, jak zmienia się znajomość języków obcych w poszczególnych państwach. Co prawda największa grupa, no to grupa wiekowa między 20 a 30 rokiem życia, było to ponad 80% testów, no czyli osoby dość młode, takie osoby, które już miały w szkole okazję uczyć się języka angielskiego, ale no przecież w innych państwach również te osoby miały okazję uczyć się języka angielskiego. Dało to wszystko, a więc podliczenie tych testów z ostatnich lat, nie z ostatniego tylko i wyłącznie roku, ale z ostatnich lat, dało nam to jakie miejsce? No już zdradzałem je jakiś czas temu. 10. miejsce na świecie. To jest rewelacja. Tak dziś się pisze Gazeta Wyborcza, ponieważ za nami Szwajcarzy. 11. miejsce. Za nami daleko Francuzi. 17. miejsce. Dalej Portugalia. 15. miejsce. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tam to wszystko wygląda zupełnie gorzej. Włosi miejsce 24. Hiszpanie miejsce 23. Czyli mamy powód do dumy. Tylko nasz jeden chyba problem cały czas z językiem to, że troszkę wstydzimy się używać tego języka. No chyba jednak nie warto, bo przecież jest weekend. Strona druga dziś Gazeta Wyborcza. Przecież nawet kiedyś premier, no dziś już chyba raczej celebryta niż polityk, Kazimierz Marcinkiewicz. No był taki premier kiedyś w Polsce. On też chwalił się znajomością języka angielskiego. Może troszkę ograniczoną, może tylko i wyłącznie jedno słówko yes, yes, yes. No ale jakie to miało przecież wybrzmienie w skali Polski, no i całej Europy. Teraz o innym sformułowaniu innego, wciąż aktywnego polityka, Joachim Brudziński. Polityk, który prawdopodobnie, no to cały czas tutaj nie mamy pewności, no bo nie możemy jej mieć, ale wierząc słowom komendanta Miejskiego Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawa, możemy powiedzieć, że tak było, no bo czemu byśmy nie mieli wierzyć komendantowi Warszawskiej Straży Miejskiej. Joachim Brudziński podczas tego wszystkiego, co działo się 10 kwietnia na krakowskim przedmieściu, miał powiedzieć do jednego strażnika, SP, no i tam później trzy kropki, inaczej mówiąc, uciekaj stąd, drogi strażniku. No tyle tylko, że Joachim Brudziński nie używał takiego sformułowania, troszkę tak bardziej po marynarsku. Pan Joachim Brudziński powiedział, no nic dziwnego, przecież byłem marynarzem. Dzisiejszy sekretarz Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości jest. No to może i stare czasy się przypomniały panu posłowi. Tyle tylko, że teraz komendant Straży Miejskiej Warszawskiej, rzecz jasna, napisał list do Grzegorza Schetyny, do marszałka Sejmu, gdzie opisuje całą sytuację, no i prosi o jakieś wyciągnięcie wniosku z tego właśnie. A Joachim Brudziński, no, mówi, że jak tylko zapozna się z treścią listu, tak mówił wczoraj, dziś już na pewno tę treść zna, no to natychmiast będzie pisał swój list, tyle, że nie już do pana komendanta, ale do prokuratury o zniesławienie. No i tak to w Polsce, w polityce jest. Czy Brudziński kazał uciekać strażnikowi miejskiemu? Strona czwarta, dziś Gazeta Wyborcza. Ale jeszcze jedna rzecz miała wtedy miejsce. Jeszcze inny poseł Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj o tym nie piszą gazety, ale portal TVN24. Tam możemy takie informacje znaleźć. Pan poseł, no dość nieznany, Stanisław Pięta, no ale chyba to nazwisko ostatnio będzie znane bardzo, bardzo mocno. Proszę bardzo, cytat. Pan poseł przed Pałacem Prezydenckim rozmawiał sobie z grupą osób, która tam się zgromadziła i do jednej kobiety mówi nagle tak. Cytat. Przydałaby się jakaś stara pepesza, to byśmy tutaj sprawę obronili. Koniec cytatu. No tak, pepesza, pistolet maszynowy, używany m.in. przez wojska rosyjskie, no bo tamten pistolet powstał. No tak troszkę jednak chyba coś nie do końca dobrze tutaj wypadło z ust pana posła. No co będzie dalej z tą sprawą? Zobaczymy, ona to jest najświeższa informacja, dopiero ona wypłynęła. No czyli troszkę gorąco było na krakowskim przedmieściu jednak. No i pewnie jednak jakieś tam sprawy w związku z tym dalsze będą. My teraz z kolei też w tym samym temacie, a więc cały czas 10 dzień kwietnia, zmieniamy gazetę i uciekamy także do innego nazwiska. Nie Brudziński, nie Pięta, a Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, no kontra Katarzyna Herbert, a więc wdowa po Zbigniewie Herbercie. Dlaczego? Dlatego mamy taką właśnie konfrontację, ponieważ prezes Kaczyński użył słów z jednego wiersza, no właśnie Zbigniew Herbert. Mówiąc o tym, że zdradzono ich o poranku. Tak prezes Kaczyński mówił w sali kongresowej nauki w Warszawie, gdzie odbył się zjazd założycielski, konwent założycielski. No tutaj słów moglibyśmy wiele używać w zależności od tego, czy bierzemy pod uwagę wymiar polityczny, czy rzeczywiście wymiar sentymentalny tego wydarzenia. Chodzi przecież o powołanie ruchu Lecha Kaczyńskiego, a więc brata Jarosława Kaczyńskiego. No i tutaj takie właśnie słowa padły, wtedy wielkie owacje na sali, no a teraz wielki protest. Wdowy po Herbercie, o tym dziś czytamy w dzienniku Polska The Times.
teraz wdowa po Herbercie protestuje, Katarzyna Herbert. On nie pisał dla pana Kaczyńskiego czy dla kogokolwiek innego. Tak mówi o wierszach swojego męża i prosi o to, aby nie używać tych właśnie wierszy do celów politycznych. No to właśnie tyle na ten temat, chociaż o tym piszą bardzo, bardzo dużo wszystkie dzienniki ogólnopolskie, bo i sprawa jest bardzo kontrowersyjna. No a z kolei co jeszcze na to wszystko PiS? Trzeba też zachować balans, musimy powiedzieć o tym, co druga strona mówi, a druga strona mówi wprost, że pani Katarzyna Herbert znalazła się w Komitecie Poparcia Bronisława Komorowskiego podczas ostatnich wyborów prezydenckich, dlatego też no, nie powinna mówić o tym, że ktoś nie może angażować się w sprawy polityczne lub też, że nazwisko Herbert nie powinno być wykorzystywane do celów politycznych. No jedno jest pewne, słowa prezesa Kaczyńskiego wygłoszone w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej oburzyły Katarzynę Herbert, no i także część opinii publicznej, o tym dziś Polska The Times, strona 15. Magazyn na weekend teraz przed nami, czyli także Polska The Times i ciekawy artykuł o tym, co zrobić, aby być ochroniarzem. No pewnie wielu panów oglądało film Bodyguard, pewnie jeszcze więcej pań ten film oglądało. No i tam Kevin Costner, no która pani nie chciałaby mieć takiego bodyguarda przy sobie, a który pan był Whitney Houston nie chciał chronić. No pewnie tutaj dość duża grupa mogłaby nam się zgłosić. Tyle tylko, że życie tego prawdziwego bodyguarda to nie film i sporo, naprawdę sporo trzeba się natrenować. Sporo trzeba się nastrzelać, sporo trzeba się naćwiczyć, aby być prawdziwym bodyguardem, nie jakimś tam agentem ochrony, czy też kimś, kto pilnuje porządku, nazywa się ochroniarzem, chociaż bez żadnego wyszkolenia jest, ale takim prawdziwym bodyguardem, żeby się stać, to trzeba naprawdę bardzo duże, bardzo ciężkie szkolenia przejść. O tym dzisiaj pisze Mateusz Pilarczyk. No, a Mateusz Pilarczyk był na takim właśnie zgrupowaniu bodyguardów, no i obserwował to, co tam się działa, więc strzelnica, ochrona VIP-ów i tak dalej, ciężka praca. Jednym słowem, o tym wszystkim dziś w magazynie na weekend Polska The Times, strona druga. No to jeszcze jedna ostatnia rzecz w tej części ogólnopolskiego przeglądu prasy. Ostatnia rzecz przed dłuższą przerwą, ale o tej dłuższej przerwie to za sekundkę. Super Express. No i kto jest najprzystojniejszym politykiem w Polsce? Nie mówię o Poznaniu, teraz mówię o Polsce. No kto tam? No różnie można by odpowiadać, bo przecież sobre gustos, no aj nada escritos, jak mówią Hiszpania, więc o gustach się nie dyskutuje. Na miejscu pierwszym Radosław Sikorski, a więc no raczej tak na Brytyjczyka. Moglibyśmy powiedzieć, przecież Radosław Sikorski tam mieszkał przez długi czas, no i teraz nie ukrywa tego, że on lubi te maniery brytyjskie, lubi także swoje garnitury, które właśnie mają krój brytyjski, lubi swój styl brytyjski, no a widać ten styl brytyjski spodobał się także Polkom, miejsce pierwsze, a więc Sikorski piękniejszy od, no i to jest chyba prawdziwe partyjne faux pas, od Donalda Tuska. Tusk na miejscu. No tak, dalszym możemy tak sobie powiedzieć, na miejscu piątym pan premiera, więc spadek. Niedawno podczas ostatniego takiego sondażu premier Tusk był wyżej w tym zestawieniu. Teraz daleka piąta pozycja. Co się stało? Tak dziś pyta Super Express. No i można sobie zajrzeć i przeczytać, co się stało. Instytut Homo Homini, to właśnie on przeprowadził to badanie, no ale jeszcze musimy tylko doprecyzować, kto na miejscu drugim? Cezary Grabarczyk, a więc no czaruś, tak mówią podobno o ministrze infrastruktury wewnątrz struktur PO. No to czaruś swój czar gdzieś tam rozwinął, no i w związku z tym jest na miejscu drugim. No to poczekajmy sekundkę. Gdzie tutaj są politycy jacyś innych formacji? No jest. Trzecie miejsce zajął wicepremier Waldemar Pawlak. No to gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie. Szukam gdzieś tutaj polityków partii opozycyjnych. No to nie wymienia ich jakoś. Niestety Super Express także pierwsza trójka dla koalicji rządzącej. No to kiedyś mówiło się, że za mundurem panny sznurem, a dziś się mówi, no chyba panny sznurem za sznurem limuzyn rządowych. Tak możemy sobie stwierdzić, patrząc na to właśnie zestawienie Super Express, strona szósta. No to serdecznie pozdrawiamy tych bardzo przystojnych i tych troszkę mniej przystojnych polityków. Przecież każdy piękny na swój obraz jest, czy też na swoje upodobanie, bo przecież upodobań mamy wiele. Rozkładałem coś przed sekundką, co rozkładałem. No za sekundę Państwo to zobaczycie. O, bardzo proszę, Toska, jak widzimy, Giacomo Puccini, Teatr Wielki, wtorek.
No i premiera studencka. Wczoraj dyrektor Michał Znaniecki, dyrektor Teatru Wielkiego u nas w studiu był i zapowiadał, że takie wydarzenie będzie miało miejsce, więc premiera ta główna będzie miała miejsce już jutro, później drugi spektakl w niedzielę i we wtorek premiera studencka. Co zrobić, aby tam się wybrać? No to sięgamy po telefony komórkowe. Treść SMS-a ontv.1 wysyłamy pod numer 7101. Koszt złoty 23 z VAT-em 5 podwójnych zaproszeń, bo tak to sobie podzielimy. Mamy 10 biletów, ale przecież do opery nie wypada pójść samotnie, dlatego też wiosna jest, no to trzeba jakieś tam, no albo nawiązywać dopiero co znajomości, albo zacieśniać te znajomości, które już mama, więc 7101 Teatr Wielki na premierę studencką zaprasza, a my teraz na dłuższą przerwę Państwa zapraszamy, wracamy za kilka minut, a tych kilka minut Państwu wypełni m.in. materiał poświęcony temu, jakie złoża gazu są pod Poznaniem, ale jeszcze też kilka innych rzeczy w tej przerwie się znajdzie. My wracamy za mniej więcej 4-5 minut. Pod Poznaniem mogą znajdować się złoża gazu o wielkości niemal 2 miliardów metrów sześciennych. Taką nadzieję ma firma Energia Zachód, która już w połowie roku zacznie poszukiwania tego surowca, badania terenu. Deli, Winograd, Piątkowa i Podolan, a także w gminach Czerwonak i Suchy Las. W przypadku, gdyby firma napotkała na złoża gazu, miasto Poznań znacznie przy tej okazji mogłoby się wzbogacić. Aż 60% bowiem kosztów eksploatacyjnych wpływałoby do kasy miasta. Zanim jednak dojdzie do jakiegokolwiek odwiertu, Energia Zachód musi zbadać spory obszar miasta. Same poszukiwania nie będą jednak zakłócać codziennego życia mieszkańców. Niepotrzebne będą bowiem do tego odwierty. Lokalizacje ewentualnych złóż surowca mają wykryć specjalne pojazdy, które wysyłając sygnał w głąb ziemi, a następnie odbierając fale radiowe, są w stanie określić, gdzie znajduje się gaz. Władze miasta zapewniają także, że nie należy się obawiać odwiertów w centrum miasta. W razie powstania wieży wiertniczej ulokowana będzie ona w jak najmniej inwazyjnym miejscu dla mieszkańców, którzy na jej budowie i tak mogliby zyskać. Wraz z powstaniem takiego przemysłu w stolicy Wielkopolski pojawić może się dużo nowych miejsc pracy. Poszukiwania gazu trwać będą do września. Salon fryzjerski dla psów sprosta nawet najbardziej wymagającym pupilom. Fachowa i miła obsługa, strzyżenie, trymowanie, rozczesywanie i kąpiele kosmetyczne. Przygotowywanie zwierząt do wystaw i szeroka gama kosmetyków. Najlepsze usługi dla Twojego pupila. Salon fryzjerski dla psów, Poznań, ulica Krzyżowa 3, telefon 061 832 15 44. Zapraszamy do salonu Stemar, gdzie znajdą Państwo niezbędne produkty do kompleksowego wyposażenia wnętrz w nowoczesnych aranżacjach. www.stemar.pl. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Po tej dłuższej, wymuszonej przerwie wracamy do prasy ogólnopolskiej, a tutaj Super Express na początek, ale informacja no sensacyjna, jak to w Super Expressie, tylko że tym razem no chyba jednak nic śmiesznego, na pewno nic śmiesznego, ale coś zupełnie, zupełnie innego. Hitler po wojnie żył w Andach. Super Express tłumaczy odtajnione dokumenty FBI. Na końcu świata, w zapomnianej przez Boga andyjskiej dolinie, niczym robak ukryty w labiryncie podziemnych korytarzy. Tak swoje ostatnie chwile podobno spędził Adolf Hitler, jeden z największych zbrodniarzy w historii ludzkości. Nie zabił się po klęsce Niemiec, ale uciekł do Argentyny. Tak można przeczytać w odtajnionych dokumentach FBI z 1945 roku, które przetłumaczył Super Express. Jak do tego wszystkiego doszło? No tak, że wtedy, kiedy już alianci, no było pewne, że zdobędą Niemcy, kiedy już trwały bombardowania Berlina, wtedy Hitler z tego Berlina się wymyka.
płyną dwie podwodne łodzie z Europy do Ameryki Południowej, dobijają do wybrzeży Argentyny. No i te dwie łodzie przybijają do brzegu, czekają aż zapadnie noc. Kto jest na pokładzie? Na pokładzie jednej z nich jest posiwiały, niepozorny mężczyzna z brodą. Trudno w nim rozpoznać zbrodniarza. Hitlerowi towarzyszą dwie kobiety, dwóch lekarzy i najwierniejsi towarzysze. Gdy zapada zmrok, wymykają się na odludne wybrzeże. Tam czekają już na nich osiodłane konie. Jadą ponad 450 mil na północny